Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Witam bardzo serdecznie, zapraszam na program Stan Futbolu. Dzisiaj moimi gośćmi są Dominik Piechota. Dzień dobry, cześć. Robert Podoliński. Dzień dobry. Wojciech Kowalczyk. Dzień dobry. Oraz Mateusz Rokuszewski. Panowie, dużo się dzieje w polskiej piłce, bardzo dużo. Są to informacje różne. Ostatnio głównie złe, mam wrażenie. Na przykład mecz Chile, nie wiadomo gdzie ma się odbyć, bo okazało się, że Stadion Narodowy ma usterkę i musimy nagle szukać miejsca zastępczego. Sporo jest problemów wokół reprezentacji Polski, bo okazuje się, że ochroniarz reprezentacji Polski jest gangsterem i uprowadzał ludzi, być może, wszystko na to wskazuje. No i powołanie Czesława Michniewicza też wzbudzają jakieś tam kontrowersje, chociaż z tych wszystkich informacji chyba one są, te powołania, najmniej problematyczne. Panowie, jak się zapatrujecie na to wszystko, co się działo w ostatnich dniach? To jest ciekawe, że w polskiej piłce najmniejszym problemem są powołania trenera Michniewicza. To jest jakiś armagedon. Odwrócenie kompletne ciężaru gatunkowego. Problem z narodowym to jest problem pewnie dla tych, którzy kupili bilety i dla PZPN-u, który te bilety dystrybuował. Mniejsza liczba miejsc, to będzie Wrocław czy Warszawa, bo w Wrocławiu też słyszymy. Nie ma chyba wielkiego znaczenia. Ważne, żeby ten mecz rozegrać w kontekście kadry i żeby nie było urazów, bo i tak jesteśmy, mam wrażenie, na takim styku delikatnym z potrzebowania, z dostępnością graczy. Problemy na pewno będą, natomiast ja bym się skupił na futbolu, bo problemy konstrukcyjne jakby mnie nie dotyczą. Jestem po AWF-ie, nie po Polibudzie, nie wiem, może ktoś z panów. Nie, ale Wojtek Kowalczyk zawsze na każdy temat ma dużo do powiedzenia, więc nawet te problemy konstrukcyjne nam rozwikła. Szybka analiza iglicy. Słuchaj, bo jeszcze zapomniałeś dodać o tych meczach trzecioligowych, czy tam coś tam niższej kategorii. A o tym? No jeszcze incydent teraz. To mam zostawione jak as w rękawie, spokojnie, jeszcze o tym też będziemy rozmawiać. W pięknych dośrodkowaniach w pole karne, nie? Jak... Własne pole karne. Tak, ale wiesz, powiem ci, tak jednego zawodnika zobaczyć w polu karnym. Ja tak sobie wyobrażałem polskiego skrzydłowego, jak wrzuca Robertowi Lewandowskiemu w meczu z Meksykiem, nie? Jeden Polak w polu karnym, wrzucasz, Robert przyjmuje, strzela gola, punkt. Tak mi się troszeczkę tak to wszystko... No, tych problemów jest sporo, ale ja bym się raczej koncentrował. Ogólnie bardzo się cieszę chyba z tego, bo to jest jeden z ostatnich takich tygodni przed wielką imprezą, gdzie jest względny spokój. To znaczy tak... To jest względny spokój, co... Znaczy, nie, względny spokój. Spokój piłkarski. Nie, chodzi mi o powołania. Tak o ten, jest. Bo zdajemy sobie sprawę, że... Ci, co nie pojechali, co by wnieśli do reprezentacji zamiast tych, co jadą. Nie ma tego, wiesz, Pawła Janasa, że nagle jakieś gwiazdy polskiej reprezentacji z eliminacji powyrzucał, bo nie było takich. Te gwiazdy, które były w eliminacjach, czy tam ewentualnie w ostatnich miesiącach, jadą. Nie ma problemu. Ktoś tam znajdzie jedno nazwisko, że mógłby pojechać, bo ten nie powinien jechać, bo jest za stary. Ale jak tak przeglądałem kadrę, u nas się mówi dosyć często, no, Grosicki za stary, Jędrzejczyk za stary, a Luis Suarez jedzie. Za stary. Za stary. Dlatego z nami nie jest. Godin, Jimenez, ludzie, którzy 10 lat temu wygrywali cokolwiek, tak jakieś europejskie puchary, no to mówimy, że oni jadą w Urugwaju, dajmy na to, tak? Ogólnie tak, większość tych starszych piłkarzy jedzie. Kończą swoje kariery piłkarskie na tym mundialu i tam będzie pewnie mnóstwo zawodników. Messi, Benzema, Lewandowski, Suarez. Inny kaliber niż... Ale nie, inny kaliber, tak. Tylko, że... Nie ma znaczenia. Wiesz, słuchaj, znaczy bardziej chodzi mi o to tak, że... Dla nauki mogłeś wziąć jeszcze 5 innych zamiast tych starszych. Ale nauki się, czego? Przecież dla nauki, no właśnie o to chodzi. To jest turniej, który ludzie, znaczy selekcjonerzy potrzebują gwiazd, ewentualnie tych, którzy mogą im w czymś pomóc, ewentualnie w trudnych warunkach. Czesław Michniewicz postawił na takich, a nie innych zawodników. Zresztą my nie jesteśmy jakimś bogatym ale narodem. Wojtek, ty sam pamiętam 2-3 tygodnie temu mówiłeś, że zabieranie Jędrzejczyka na mundial to absurd. Znaczy nie, bo ja mówiłem, że młodych, żeby się już nie przestali uczyć, bo u nas się... Nie, ale mówiłeś też, że Jędrzejczyk w polskiej lidze nie może nikogo dogonić, no, znaczy, a to dopiero na mistrzostwach świata. No oczywiście, no tylko, że już biorę pod uwagę no, tego Jędrzejczyka, bo tak szukałem, wiesz, na zasadzie... Dzisiaj nie jestem przekonany, czy Bednarek może ewentualnie dać coś tej reprezentacji. Już tyle głosów poszło i tyle się opisało o Bednarku przez ostatnie 2 lata, że zdajemy sobie sprawę. No Czesław Michniewicz lubi zaskakiwać. On ma swoich żołnierzy, z tego jest rozliczany i będzie rozliczany po tym, co się wydarzy w fazie grupowej. Bo to, a przede wszystkim chyba mecz z Meksykiem. Ja tam nie widziałem innych zawodników z listy ewentualnie tych 47, którzy by pojechali, powiedziałbym tak,
Tak, żałuję, że ten nie jedzie. Tak. Jakoś tak nie miałem tej, w tej głowie. Jak zacząłem listę powołanych, mówię, a to wszystko jedno. Pytanie teraz tak, no to dobrze, Jędrzejczyk jedzie, ale czy... On się może przydać Michniewiczowi, może niekoniecznie dla mnie, bo ja zdaję sobie sprawę, że Jędrzejczyk to jest takie zagrożenie czerwoną kartką w meczu, jakimkolwiek wyjdzie, tak. No, bo widzę go w ekstraklasie, a pamiętajmy, że sędziowie w ekstraklasie to jeszcze troszeczkę pobłażliwiej patrzą na piłkarza Legii Warszawa i na Jędrzejczyka, chociaż pomimo tego i tak dostaje mnóstwo żółtych kartek. A na, wiesz, na Mistrzostwach Świata wyjdzie i dostanie od razu czerwień za, jakiś, za jakąś swoją głupotę. No ale no dobrze, no Czesław Michniewicz czymś ryzykuje, no ale to powiedzmy sobie szczerze, no ewentualnie posadą. Z drugiej strony, czy Artur Jędrzejczyk przez ostatnie 7 lat obejrzał jedną czerwoną kartkę i to zrobił w tym sezonie w meczu z Lechem Poznań po 2 żółtych kartkach. Dlatego nie do końca broni się to tak statystycznie, bym powiedział, że Artur Jędrzejczyk... Tak, ale było dużo sytuacji, znaczy które pokazywano i mówiono, powinien dostać. Powinien dostać, właśnie, tu jest ta sytuacja. Także że na Mistrzostwach Świata drogi, ja zdaję sobie sprawę, ale tych żółtych mnóstwo takich... Ale Jędrzejczyka nie będzie działał na... Kartka powinien, bo ale czy... jak nie, nie znam kartki to, powinien. To żółta, czerwona i powinien? A nigdy jako... Nie ma. Znaczy ja szczerze mówiąc do końca... Chcesz mi powiedzieć, Robert, że nigdy w czasie meczu jako trener nie krzyczałeś do sędziego, że przeciwnik powinien dostać czerwoną zobacz, kartkę. Zobacz, zostało mi teraz tylko nie w czasie meczu już te krzyki. Tyle mi zostało, ale to jest zawodnik na wiele pozycji. Nie wiem, to już przerwaliśmy ci oczywiście nielegalnie. Znaczy nie, no wydaje mi się, że ale... powinniśmy, jeśli rzeczywiście tak jest, grillować od rana do wieczora kolegium sędziów w związku z tym, że jest jakiś piłkarz, który jest nad prawem. Tak jest. Moim zdaniem nie do końca tak jest, że Artur Jędrzejczyk powinien regularnie wylatywać z boiska. Może byśmy jedną, dwie, trzy takie sytuacje znaleźli i tu mówię o tym dłuższym okresie, ale wydaje mi się, że trochę mieszają nam się dyskusje na temat sympatii dotyczące jednego piłkarza, a tego jak rzeczywiście gra on w piłkę i jak jest odbierany. Bo tej sympatii kompletnie nie ma. Ja 100 razy mówiłem, że ja się nie dziwię temu powołaniu, tylko po prostu przypominam sobie sytuację, że rzeczywiście mógł Jędrzejczyk wlecieć z boiska i takie dyskusje i takie naciski na kolegium sędziów były w różnych programach. Ale wydaje mi się, że jakbyś miał teraz wymienić jakąś konkretną albo trzy konkretne, no to byłoby ciężko, nie? No, obrona ręką w meczu z Rachimem. No ale to jest, nie rozmawiamy z czasem o brutalności, jak tak? To ma się do obrony Kempesa, czy oglądam świetny dokument, to było nic. Znaczy tutaj okej, okay, nie? Ale no, jak to ma się do brutalności? Ale wiesz, normalnie czerwona kartka, obrona ręką, karny, czerwona kartka. Dziękuję, do widzenia. No, wiecie, już byś doliczył mu jedną czerwoną tylko kartkę. Tylko myślimy o kartkach, zastanawiamy się o kartkach. Jędrzejczyk ma atuty. Tak? Ma argumenty dla tym, co wybrał trener Michniewicz. Mam wrażenie, że największym ten wielu graczy, oprócz 4-5 sklasyfikowanych na pozycje, jest wielozadaniowość i wielowymiarowość na różnych pozycjach. Jędrzejczyka jesteśmy w stanie zaakceptować na 3 pozycjach w bloku obronnym, a jak trzeba będzie się okopać, takie mecze też mogą być, nie wiem czy z Argentyną pójdziemy na wymianę ciosów, to może skończyć się złamanym nosem, zablokować również boczne strefy boiska. Podobnym graczem jest Bartek Bereszyński, podobnym jest Kiwior. Ja widzę tylko 2 nominalnych środkowych obrońców, to jest Bednarek, którego ja nie bardzo akceptuję na bokach, bo tam jest dla mnie za mało mobilny i ostatnio nie gra, to jest gracz uzależniony chyba od sprawności motorycznej i Kamil Glik. Wszyscy pozostali to są obrońcy mogący występować na przynajmniej 2 pozycjach. I to jest klucz do doboru, mam wrażenie. Kogo mi brakuje? Może Góralskiego, który myślę, że przed Szymańskim, jeśli chodzi o zadaniowość na pozycji numer 6, znalazłby się w tej kadrze. I to chyba tyle, tak jak Wojtek, ja tu można kłaść na szali dostępność i przydatność do kadry, a do tego coś, czego tej kadrze nie może zabraknąć, to jest doświadczenie. Mamy kilku graczy, którzy byli na kilku turniejach, mamy sporą grupę młodych zawodników i niech ta zmiana pokoleniowa będzie. Inni się nie wstydzą, Urugwaj się nie wstydzi. Starsi gracze mają ogromną rolę do odegrania w tej kadrze, nie tylko na boisku, ale i poza. Będzie stres, będą ogromne obciążenia, będą naciski prasowe, będzie znowu pompowana bańka. Daj Boże, żeby było co pompować, żeby nie pękła za szybko. Czyli ty jako ekspert telewizyjny po mundialu nie wyciągniesz tej karty pod tytułem można było inaczej skonstruować tą kadrę? No nie, ja jestem, akceptuję to, co trener wybrał, bo ja się akurat zgadzam z tymi wyborami i z tym, że to będzie kadra, która będzie musiała niestety kombinować ustawieniem i elastycznością. Nas nie stać na to, żeby postawić na szali pozycja do pozycji równe umiejętności, chociażby z Argentyńczykami, ale zobaczycie Meksyk. Ja przestrzegam bardzo przed hura optymizmem. Przyjemność oglądania Alvareza chociażby w środku pola. Mam wrażenie, że my takiego gracza tak blisko linii obrony nie mamy i to będzie walka o dominację w środku pola. Mamy przeciwko sobie bardzo wymagającego rywala. Jeśli trener Michniewicz czegoś nie wymyśli, a to do tej pory przy nierównych potencjałach
indywidualnych było domeną trenera Michniewicza. Pamiętam mecz ze Spartakiem, gdzie niektórzy mówią, że się udało, a ja rozmawiałem z Rosjanami po tym meczu, ze szkoleniowcami Spartaka i powiedzieli, że to jest pierwszy szkoleniowiec, który zagrał w takim ustawieniu, zostawiając wahadłowych, którzy nie bronią. To była pierwsza rzecz, która zaskoczyła Rosjan i on tym wygrał to spotkanie. Pamiętamy zmiany, udało się okopać, obronić, ale nigdy nie dostali dwóch stoperów i dwóch wahadłowych, którzy zostawali, nie bronili. To był kruczek, który Rosjan zaskoczył. Liczę tutaj na trenera Michniewicza, bo za wyjątkiem dwóch, trzech pozycji nie mamy wybitnych piłkarzy w tej kadrze. Dominik, Robert powiedział, że przestrzega przed hura optymizmem, ale mam wrażenie, że go nie, nie ma kogo przestrzegać. To znaczy, tak, hura optymizm nie występuje, o dziwo nie występuje w obu reprezentacjach. Nie pamiętam takiego turnieju, gdzie jakby nasze oczekiwania były tak niewielkie. Znaczy, oczywiście wszyscy myślimy o tym, że mecz z Meksykiem będzie decydujący i że musimy powalczyć o to wyjście z grupy, ale ani w wypowiedziach piłkarzy, ani też selekcjonera, ani też w ogóle ekspertów czy kibiców jakby nie czuję czegoś takiego jak zwykle, że ojej, a może to jednak, jeżeli tam drabinka nam się tak ułoży, to mamy szansę przejść już do ćwierćfinału. Tam to już nigdy nie wiadomo i zawsze było takie kalkulowanie, gdzie to my nie dojdziemy, a teraz jest chyba trochę takie spojrzenie sobie prawdzie w oczy, że ta kadra właśnie ma więcej braków niż jakichś takich wybitnych punktów, że to spojrzenie przez Zielińskiego i Lewandowskiego na kadrę jest bardzo mylące i złudne. Raczej to jest kadra, gdzie mamy stoperów niegrających, gdzie mamy stoperów wracających po kontuzjach, siedzących na ławkach, gdzie trzeba lepić trochę ten skład i to jest raczej nasza rzeczywistość, więc trzeba się jakoś w tym odnaleźć. A Meksyk też ma swoje problemy. Mówiłeś na przykład o Edsonie Alvarezie, chociaż on akurat na przykład nie jest przewidywany raczej do gry na mecz z Polską. To jest ciekawe. Ja jestem nim zachwycony. Absolutnie po spotkaniu Ajaxu, które oglądałem. Dyrygent. Dlaczego nie jest przewidziany? Zarządca. Bo trochę uznaje tata Martino, że on jest bardziej takim przecinakiem, że on potrzebuje piłkarzy, którzy bardziej będą lepiej grali piłką. Bierzemy go. I że uważa, że w lidze meksykańskiej ma bardziej kreatywnych graczy i z Polską, on o tym mówił, że z Polską uważa, że będą dominowali, że jedynym ich sposobem to jest jak najbardziej odsunięcie Lewandowskiego od pola karnego, żeby on musiał biegać 50-60 metrów, że jedyny sposób na wyłączenie Lewandowskiego gry to zabranie mu piłki i po prostu odsunięcie go od ich bramki. Więc oni uznali, że z Polską są w stanie śmiało dominować, zobaczyli, że Polska gra bardzo defensywnie, że czeka na te kontry, więc uznali, że tak nawet mówił o tym otwarciu. Ale to mam wrażenie, ja wam powiem tak, naszym największym plusem jest to, że selekcjonerem reprezentacji Meksyku jest tata Martino. Ja mam powiem wam tak, Gosiu się nie zna, bo mi to udowodnił w Barcelonie. I powiem wam tak, świetnie, że on tam jest selekcjonerem. To jest tak, napastników nie potrzebuje, tak. Najlepszego zawodnika Ajaxu też nie potrzebuje, albo jednego... Kapitalny. Nie, jest mi świata. No. Ale to może być nasz... Mam wrażenie, Robert, że plan obu trenerów na ten mecz jest zbieżny. To znaczy, tata Martino mówi, musimy być na ich połowie, a czasami Michniewicz mówi, muszą być na naszej połowie. Ale widzicie, co oglądają się. Z nimi Kanada i Stany zapraszała ich do siebie. Bardzo dobry szybki atak, dobre fazy przejściowe, ale oni naprawdę lubią być przy piłce, potrafią przy tej piłce się utrzymać. Nawet grając mecz z Kolumbią, który przegrali, mieli naprawdę doskonałe sytuacje bramkowe. To jest zespół, który dobrze się ogląda, ma swoje problemy ten zespół. Ja uważam, że może być to dla nas dobry argument do rozstrzygnięcia meczu. Zaprosimy ich do siebie, odbierzemy i odjedziemy z dobrym, szybkim atakiem. Dlatego patrząc na te powołania, bardzo cieszy mnie dobra dyspozycja skrzydłowych. Jeśli mamy na czymś bazować, czy to będą skrzydłowi, czy wahadłowi, my naprawdę mamy czym uciec do szybkiego ataku. Jest Kamiński, jest dobrze dysponowany Skóraś. Mamy kim tą piłkę wyprowadzić, bo jest i Zieliński, i Szymański w dobrej formie. To są argumenty. Martwi dyspozycja bloku obronnego i to, że ci piłkarze nie grają, bo to niestety w turnieju może być klucz. Taki turniej, jak oglądaliśmy chociażby w Rosji, do której będę wracał, gdzie po stracie piłki wszyscy wracali za linię piłki i z tego dopiero budowali atak. To może być podobny turniej, mam wrażenie. Czy nie jest trochę tak, że mamy jednak gorszy zespół niż 4 lata temu, czy lepszy? Jak to jest, Mateusz? No wydaje się, że być może minimalnie gorszy, przynajmniej ja bym tak do tego podchodził, choć tam też mieliśmy problemy na poszczególnych pozycjach i w dużej mierze zbieżne z tym, co się dzieje dzisiaj, bo no, pamiętamy doskonale, że na środku obrony zagrał Thiago Cionek, nie mógł wystąpić Kamil Glik i nie wyglądało to też zbyt dobrze. Również wtedy troszeczkę zastanawialiśmy się nad tym, jakim ostatecznie ustawieniem zagramy i byliśmy bardzo niepewni co do eksperymentów Adama Nawałki. Dzisiaj taka nieufność w stosunku do Czesława Michniewicza i jego rozwiązań też występuje. To ja bym powiedział, że jest porównywalnie, może z lekką przewagą tej kadry z 2018 roku, bo jednak Łukasz Piszczek, kapitalny piłkarz, Jakub Błaszczykowski, też bardzo dobry zawodnik, bardzo utytułowany zawodnik, może nie będący wtedy w dobrej dyspozycji, ale Kuba zawsze miał to do siebie, że jak przychodził turniej, jak przychodziły te ważne mecze,
mecze reprezentacji, no to on dawał więcej niż dawał w klubie. Także blisko znaku równości, ale może tak minimalnie szala przechylona na korzyść tamtej drużyny, bo też niektórzy ważni piłkarze byli po prostu 4 lata młodsi. Jak to widzisz, Wojtek? Mi się wydaje, że nie no, zdecydowanie. Ja się nie zgadzam z Rokiem. Mi się wydaje, że zdecydowanie lepsza. Pamiętajmy, to było 2 lata po Mistrzostwach Europy we Francji. Mhm. Bo nie pamiętamy te wszystkie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, Kamil Glik kontuzjowany, ale te kontrakty, Rybus do Lyonu, Glik i mieliśmy jeszcze tak. Dzisiaj mówimy tak, zabieramy Grosickiego, ale przecież Grosicki wtedy wydawało się, że to jest jego ostatnia impreza. Tak. Ale i w jakiej formie? Po 2 lata po Mistrzostwach Europy, gdzie rozegraliśmy 5 spotkań. Błaszczykowski, tak? I nie, tam dobrze, no Kamil Glik możemy powiedzieć, że była kontuzja, ale tak naprawdę wszyscy byli jeszcze piszczeć naprawdę. Z drugiej strony Piotr Zieliński 2016 to jeszcze rezerwowy, tak? On zagrał tylko w jednym meczu z Ukrainą, kiedy no już... No tak, ale to było 2 lata, ale to jednak... No tak, ale... A z czasem stał się już piłkarzem podstawowego składu, tak żeby... No tak, tylko że bierz doświadczenie, że oni byli 2 lata po tej wielkiej imprezie we Francji. No i dzisiaj mieliśmy na skrzydłach ewentualnie Błaszczykowski, Grosicki jeszcze w super dyspozycji, albo no dobrze, może nie takie jak we Francji. Dzisiaj musisz liczyć na tych młodych zawodników na skrzydłach, którzy się mają nie przestraszyć tej imprezy. Tak jest. Tego pierwszego meczu, tak? No bo to imprezy, to się czy przestraszysz? Wiesz, jak ten pierwszy mecz ci nie pójdzie, bo nie, no to zdaję sobie sprawę, że możesz za chwileczkę wylądować na Okęciu, nie? I dziękujemy i dajmy na to. I... Może nie być dziękujemy. Albo nic się nie stało, no dobrze. Na pewno to... komuś będzie dziękujemy, więc na pewno. Tak, ale no właśnie tutaj bardziej to biorę pod uwagę. No niestety ta reprezentacja, mi się wydaje, z ostatnich lat jest jedną z najsłabszych, no ale niestety, no to powód niegrania, kończenia kariery, no bo bierzmy pod uwagę. Ilu byśmy dzisiaj powiedzieli tak, no tak, kto ostatni raz jedzie na mundial? Pewnie Lewandowski. No a później tak, Jędrzejczyk, Glik, Grosicki, Krychowiak. Może Szczęsny, bo już też gdzieś tam powiedział. Tak. To pół reprezentacji. Znaczy taki, mówię, taki jedenastki ze 2 rezerwowych. No i tutaj się zaczyna. Oczywiście ja zdaję sobie też sprawę z tego, że no to jest taki powód tych powołań Czesława Michniewicza, doświadczenia. Bo ci młodzi, którzy będą wchodzić do reprezentacji, no to każdy sobie zdaje sprawę, jaką my wylosowaliśmy grupę do Mistrzostw Europy. W Lidze Narodów można się ogrywać. Ci zawodnicy będą mieli za chwileczkę po 30-40 występów. Ci, co nie pojechali, tak bo dostaną przez najbliższe lata tyle możliwości, ale dzisiaj, na dzień dzisiejszy, to jest tak naprawdę Czesław Michniewicz. Ja gdzieś tam, jak Czesiu tam, że on tam ze 300 meczów oglądał podczas już tej swojej selekcjonerskiej, tych różnych reprezentacji, różnych zawodników i tak dalej, on zdaje sobie sprawę. To, co Robert powiedział, wymyślił coś na Spartak, wymyślił coś na Leicester, tak. Wymyślił coś na Szwecję. Tak jest. Na młodzieżówkę kiedyś i zostawmy. Jak wymyśli coś na Meksyk i pójdzie, wszyscy wybaczą Michniewiczowi różne błędy i tak dalej, i powołania. Zresztą czekajmy na to jedno spotkanie. My na tych mistrzostwach z tą kadrą, którą mamy, co możemy liczyć? Ja bym chciał, żebyśmy zagrali z Danią albo z Francją w 1/8. I na tym zakończmy imprezę. No. Dalej się nie nadajemy, no po prostu. Słuchaj, może się udać, może coś wymyśli i ten zespół, ja mam wrażenie, będzie rósł. Jeżeli dla niektórych to jest ostatni, niektórzy dojrzewają przy tych starszych, no to będzie dobrze. Co będzie dalej, zobaczymy. No, jak masz problem z kręgosłupem, idziesz do osteopaty, a nie szukasz trenera. Musimy szukać nowego kręgosłupa, co nam rośnie. Co nam rośnie za plecami. Robert, widać, że my będziemy taki grać futbol reakcyjny. To znaczy będzie gra przeciwnika, pod którą będziemy się ustawiali. Tak. Tymczasem często polscy kibice z utęsknieniem wypatrują kadry, pod którą rywal się ustawia, ale to chyba nie ten turniej. Troszkę mamy inaczej, mam wrażenie, przesunięty środek ciężkości reprezentacji Polski. Pozmawialiście o Piszczku, o Błaszczykowskim. Piszka rozpatrujemy nawet jako jednego z trójki obrońców, czy wahadłowego. Kuba Błaszczykowski, skrzydłowy. Tu tam urósł Piotrek Zieliński, więc na tej centrali, czego nie mieliśmy przez lata, za czasów Piotra Nowaka, ostatni raz mieliśmy tak kreatywnego środkowego pomocnika, mamy w tej centrali coś do zarządzania. Grzechem by było nie wykorzystać dla mnie ostatni turniej Euro, w którym byliśmy skazywani na pożarcie, a chcieliśmy zaproponować swoje warunki. To był jeden z niewielu turniejów, gdzie widziałem reprezentację Polski dominującą. Abstrahując od wyniku, od tego, co działo się za plecami, ale to jakość defensorów troszkę pokrzyżowała są się plany. Ja nie pamiętam reprezentacji Polski, która w meczu ze Szwecją oddaje ponad 20 strzałów na bramkę, która dominuje i to Szwedzi się trzęsą. Mecz za Czesława Michniewicza wygrany, to był mecz, gdzie szala się ważyła. My Szwedów, ja mam takie wrażenie, na Euro absolutnie zdominowaliśmy. Słowacją graliśmy, nie wiem, jak myśmy ten mecz przegrali do tej pory, mogę go odtwarzać, wyciągamy bramkę, nie mamy prawa tego nawet zremisować. Z Hiszpanią zagraliśmy jedno z najlepszych spotkań od lat
I to był turniej, w którym Polska chciała grać w piłkę, zaproponowała coś, natomiast personalia za plecami, słaba jakość gry indywidualnej obronnej, bo to były błędy, nie pozwoliła nam podnieść głów i zagrać czegoś ciekawszego jeszcze dalej. Uważam, że naszą kadrę na Euro było na to stać, chociażby po meczu z Hiszpanią. Tutaj, tu będziemy szukać sposobu. Tu mamy ten ciężar przesunięty do przodu, jest Robert Lewandowski, Piotr Gziński. Na Szymańskiego bardzo liczę. No i wahadła. Ja liczę na tą dobrą postawę, na ten wzrost polskich skrzydłowych, bo to będzie dla nas klucz. Jeśli trener Michniewicz takich ludzi powołał na kilka pozycji, ja spodziewam się, że będzie żonglowanie systemami. Nie wiem, czy zagramy czwórką, czy trójką z Meksykiem, ale jestem przekonany, że plan już na to jest przygotowany i to chyba powinna być siła naszej prezentacji. Trener Michniewicz pokazał, że w całym fachu szkoleniowym, oprócz zarządzania grupą, to jest jego absolutny konik i z tego się wywiązuje, mając słabsze zespoły, potrafi trafić, potrafi ukuć. Mam nadzieję tylko, że już nie myśli o Argentynie, jak wyeliminować Messiego, tylko skupiamy się na Meksyku i coś na nich będziemy mieli przygotowane. Argumenty mamy z przodu, z tyłu. Boję się, że jeśli będziemy daleko od własnej bramki, to może nas trafić coś złego. Ale czy to oznacza, że też zaprosiłbyś Meksyk do zawsze siebie? Zawsze. Nie tylko zespół, ale kibiców momentami. Ja wiem, że jesteś bardzo towarzyską osobą, tak. Ale mi chodzi o boisko. Zaprosiłbym. Absolutnie tak. Oddałbym. Oni mają sporo strat w środku pola. Można to przeciwko nim wykorzystać. W ataku pozycyjnym nie wiem, czy stać nas na to, żeby usiąść na Meksykanów i wcisnąć ich we własne pole karne. Raczej nie, ale jeśli ich do siebie zaprosimy, to odległości będą duże między nimi. To jest zespół, w którym każdy chce się pokazać. Wspominałeś o trenerze. To nie jest zespół ściśnięty za twarz w jakieś ramy taktyczne. To nie jest zespół europejski, a to jest zespół, gdzie każdy lubi poczuć się przy piłce, pobawić, coś pokazać. To jest zespół, który po odbiorze piłki naprawdę można trafić. Ja coś mi się wydaje, że to i tak będzie w tym pierwszym meczu z Meksykiem lega na Robercika. Wiesz co, a ja myślę, że to będzie tak, że możemy zostawić tych skrzydłowych wysoko i zagrać czwórką, bo mamy do tego ludzi akurat na to spotkanie. Specjalnie wzięliśmy jeszcze jedną nominalną szóstkę, odpukać coś, cokolwiek z Krystianem Bielikiem. Jeśli zagramy 4-3-3 z Meksykiem, tak jak niektóre prezentacje z nimi grają, defensywnym i zostawimy trzech ludzi wysoko, szczególnie szybkich skrzydłowych, to jest naprawdę dobry środek na Meksykanów. No, tym bardziej też, że oni właśnie to, co mają słabe, no to między innymi stałe fragmenty gry, tak, których nie potrafią bronić. Póki obrony nie za mocne w defensywie. Tak, tam jak Jesus Gallardo wyjdzie do przodu, no to później zapomina. Lej po bombie jest, tak jest. Zapomina całkowicie, że tam cały korytarz jest odsłonięty na lewej stronie i można jeszcze atakować. Więc tak patrząc nawet na te powołania Czesława Michniewicza, to jakby tak aż się prosi do interpretacji, że tymi skrzydłami będziemy tak grali. Mimo na Meksyk takie mam przed wrażenie. Chwilą była ta narracja, że nie stoimy w ogóle skrzydłowymi, teraz nagle okazuje się, że jest kilku piłkarzy, gdzie jak patrzysz po prostu na te kategorie powołań, jakie to są pozycje i tak dalej, no to wręcz aż się prosi, żeby na tych skrzydłowych regularnie stawiać. To rzeczywiście maluje się trochę taki plan, tak, że tam będziemy chcieli. Jeszcze jedno do mnie. Jeżeli trener powie, że gramy trójką, dostawiam tutaj dobrą kolację, że zagramy czwórką. Im więcej o tym będę słyszał. Trójka na Meksyk to chyba. Ja też tak w ogóle myślę, że ten mecz z Chile to będzie taki kompletny blef, że jak tam coś zobaczymy, to, tak, to pójdzie do wspólnie. Nawet jak przegramy, to liczę, że to będzie blef przed Meksykiem, że Meksyk ogramy. Abyśmy skończyli na czas blefować. Nie zapędzili się za długo w tym. Dominik, do ciebie pytanko. Meksyk ma bardzo wielu piłkarzy z Ligi Meksykańskiej po prostu. Myślę, że ta liga jest poniekąd niedoceniana przez kibiców, bo to jest najlepsza liga po tamtej stronie świata tak naprawdę. No tak, teraz dopiero w tym roku pierwszy raz przegrali taką ichniejszą Ligę Mistrzów na rzecz Stanów Zjednoczonych i to był taki znowu alarm, gdzie Meksykanie, wiadomo, mają trochę duży kompleks Stanów, więc to było dla nich tym bardziej alarmujące, że powoli te siły się zaczynają wyrównywać i te eliminacje też były dla nich takie lekko alarmujące, że i Kanada jakiś projekt futbolowy tworzy i awansowała i że właśnie Stany Zjednoczone rosną i tam są pompowane coraz większe pieniądze, no ale nie ukrywajmy, że ten futbol nadal jest największy i najsilniejszy właśnie w Meksyku. No i jak się patrzy na te rozgrywki i na kadry w ogóle Meksyku, gdzie 3/4 tej reprezentacji to jest właśnie ta liga, no to też widzimy, że tam jakaś jakość musi być i poza tym no nie będę może bronił siły tej ligi, że idzie tam to Wężyniak czy Dani Alves, bo to też dla nich bardziej przygoda i chęć doświadczenia czegoś innego. Ale jednak... No ale to nie jest przygoda za darmo. Tak, no prawda, ale też chodzi o to, że tam no, płacą potężne pieniądze. Odpowiedzią na to, dlaczego jest tak mało meksykańskich piłkarzy u nas w Europie, nie jest właśnie to, że nikt ich nie chce, tylko właśnie zwykle względem ich jakości są zbyt wygórowane oczekiwania. Tata Martino na to narzekał, że wy jako, też tam są oczywiście konflikty, federacja, liga i tak dalej, że wy blokujecie nam rozwój meksykańskiej piłki, bo nie pozwalacie nikomu wyjechać, nie pozwalacie się nikomu rozwijać i rozleniwiacie tych piłkarzy, bo oni mają takie kontrakty w Europie, jakby w Meksyku, to po pierwsze, a po drugie, jak ktoś się do nich zgłosi,
I wy na przykład żądacie od razu, to są słowa Taty Martino, od razu chcecie 15-20 milionów za gracza, który dopiero się musi pokazać, więc on nie ma opcji wyjazdu. Albo go nie puszczają, albo ma takie warunki, że nawet rozleniwia się, o czym też mówił Santiago Naveda, że nie podoba mu się ta meksykańska mentalność, że zbyt się bardzo ci gracze osadzają w strefie komfortu i nie szukają nowych wyzwań, więc stąd też tak niewielu graczy. Ale na przykład no wyjdzie pewnie na nas na przykład na skrzydle Alexis Vega, też jedna z jaśniejszych postaci, która, no, która pokazywała się podczas Igrzysk Olimpijskich, kiedy tam Meksyk też zdobywał medale i generalnie, bo to jest na przykład piłkarz, którego już dawno byśmy oglądali w Europie, gdyby nie właśnie to, że od razu za niego są rzucane wygórowane ceny, ale no nie oglądamy tej ligi tak na co dzień, nie mamy o niej wielkiej wiedzy, ale to nie jest jakby przypadek, że też tylu piłkarzy Tata Martino krytykując ciągle tę ligę stamtąd bierze, no bo jednak oni jakoś prezentują. Nie ma wyjścia. Granie jest wielka. Nie ma wyjścia. Porównanie do Rosji 3 lata temu Meksykanie na tym się zastanawiali, jak ten futbol narodowy przez to, że ogromne pieniądze w Rosji zatrzymały zdolnych graczy, nie chcą wyjeżdżać. Analogiczna sytuacja w Meksyku i to się zatrzymało. Na to narzeka selekcjoner, ale popularność tej ligi i pieniądze są, mam wrażenie, momentami nieproporcjonalne do tego, z czym zmierzyliby się gracze reprezentacji Meksyku, przyjeżdżając chociażby do Europy, bo tak jak mówisz, no ta cena jest razy dwa absolutnie, żeby zostali na miejscu, ale ciekawa liga, barwna, kolorowa, z dużą liczbą indywidualności. Ludzie tam chcą oglądać Fiestę i tak to ale, wygląda. Ale przecież masz przykład właśnie po tym Santiago Navedzie, który przyszedł, zdobył kilka czerwonych kartek w Miedzi Legnica, że tutaj co chwilę dzwonią jakieś media, bo on jest Klub Ameryka, czyli tak. Klubu, który po prostu no, sprawia, że kraj szaleje i tam co chwilę po prostu dzwoni ESPN, dzwonią jakieś wielkie telewizje, jak mu idzie, co to jest za piłkarz, mimo że on tam nie odegrał żadnej ważnej roli, był rezerwowym, jakimś głębokim, a mimo wszystko interesuje ich ten piłkarz, bo to jednak... No, jest tam na punkcie futbolu jest absolutne szaleństwo. No słyszymy to, jeśli docierają do nas wieści, ile osób z Meksyku chce przyjechać do Kataru, tak? To jest zdaje się 91 000. Mecz Argentyna-Meksyk nie jest przesunięty na większy stadion? Takie głosy do mnie dotarły, że są starania federacji jednej i drugiej, żeby ten mecz rozgrywany był na największym stadionie z największą pojemnością, bo po prostu ludzie się nie pomieszczą. Jak u nas na Narodowym przy awarii też jest zapotrzebowanie. Więc blisko 100 tysięcy kibiców z Meksyku w Katarze to będzie duża siła. Jak wyłączymy im prąd po pierwszym meczu, to naprawdę będzie smutek i żal na ulicach. Ale pamiętam, że w Rosji było tak, że oni właśnie razem z Kolumbijczykami trochę opanowali i Plac Czerwony i generalnie byli tam najgłośniejsi, najbardziej żywiołowi. I nawet jak Meksyk już później odpadł, to i tak ludzie mówili, że kurczę, tych Meksykanów już nie ma i takich jest najwięcej. Cały czas oni się najbardziej bawią na tym turnieju, więc... No nie jest łatwo wrócić z Kataru, wiesz. No to tak, nie będzie. Wchodzisz w autobus i już. No rzeczywiście, ale myślę, że nawet jak im wyłączymy prąd, to jeszcze gdzieś tam się dadzą o sobie znać, że tam to 100 tysięcy tam się cały czas prezentuje. Wojtek, jak my powinniśmy podchodzić do tego turnieju, żeby, mówiąc górnolotnie, pomóc piłkarzom? Czy powinniśmy cały czas spuszczać powietrze i mówić, że niczego nie oczekujemy? Czy jednak powinno być troszeczkę tej werwy i mówienia, wstać was na wiele, wierzymy w was, wygracie? Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że jednak tak. Bardzo fajnie, że ten mundial się szybko zaczyna zaraz po zakończeniu rozgrywek. Nie ma tego 3-tygodniowego czasu na pompowanie i konferencji selekcjonerskiej. Że na przygotowania. Na każdym treningu, tak? Tych dziennikarskich wywiadów, tak. Jeżdżenie gdzieś tam po miejscowościach w Polsce, przygotowania. Świetnie drużyna wygląda, tak. Tu wszyscy pracują świetnie. Spocony zszedł, ale on popracował na treningu i tak dalej, i tak dalej. Telewizje śniadaniowe nie bardzo mają czas, bo mają troszeczkę tych politycznych spraw, czyli tutaj może być tego mniej. Nie ma tego pompowania balona i fajnie. Ci zawodnicy przyjadą, dostaną jakieś tam parę treningów taktycznych, obejrzą cokolwiek i tak jakby do meczu ligowego będą przystępowali, do pierwszego meczu z Meksykiem. To jest, mi się wydaje, taki duży plus. Tak, oczywiście ktoś powie, no ale to jest minus, bo ci zawodnicy, co nie grali, to mogliby troszeczkę potrenować, ale też nie wiesz, jak je, nawet przecież on trenuje w klubie, tylko że nie ma szansy na granie, bo są lepsi, no to jak on jest przygotowany do gry? Jakbym się zapatrywał na to, ja sobie zdaję sprawę, no jak wygląda ta reprezentacja, troszeczkę jesteśmy uzależnieni. Dzisiaj jeszcze możemy powiedzieć, jestem plus w postaci Piotra Zielińskiego, którego ja wiecznie krytykowałem, ale za ostatnie miesiące no to mogę powiedzieć tak, jest w końcu ktoś do Lewandowskiego. Tylko jak to wyjdzie mentalnie z perspektywy tej drużyny, która... No, ja nie wiem, czy mieliśmy taką reprezentację, która... Właśnie to, co Robert wcześniej powiedział, w defensywie dzisiaj nie mamy zawodnika, którymi powiedzieli, tak, to jest jedyny gościu, albo znaczy jedyny, że było jeszcze 4 do grania, którzy cały czas grają, tak. Którzy są w jakiejś formie dyspozycji dzisiaj. Dzisiaj cały czas się zastanawiasz, co ten Czesław Michniewicz wymyśli.
No i ten pierwszy mecz, no co my powiemy, pierwszy mecz. My dopiero tak naprawdę będziemy... A proszę, Wojtek, że nie odpowiadasz na moje pytanie. No bo ja ci powiem... Wspomniał ci, że jest dużo tematów politycznych. Tak, ale ja jestem na tyle... Ja jestem tak spokojnie nastawiony do tej imprezy, że dopiero oszaleję, jak ogramy Meksyk. Bo wtedy będę mógł pompować balon, tak? Tak jest. Bo tak naprawdę... już wychodzisz z założenia, że trzeba na chłodno podejść. Może czasami, wiesz, no, trzeba piłkarzom powiedzieć, to jest wasz moment. Tak, nawet się zacząłem zastanawiać, czy nie przesadzam z takim podejściem, że my mieliśmy dużo szczęścia, że w ogóle na ten turniej jedziemy i gdyby wyjazd na Mistrzostwa Świata miał być nagrodą za to, co zrobiłeś z polską piłką w ostatnich 4 latach, no to my w zasadzie nie do końca zasłużyliśmy na to, żeby tę nagrodę otrzymać, a mimo wszystko ją mamy. Też wiemy, że nie można tego odbierać tak właśnie jeden do jednego, że wyjazd na Mundial jest odzwierciedleniem tego, jak dobrze zarządzałeś reprezentacją, bo my reprezentacją w ostatnich 4 latach zarządzaliśmy dość przeciętnie. No ale może potraktujmy ten Mundial jako szansę na to, żeby się z tego błędnego koła wyrwać, bo mieliśmy 4 selekcjonerów w ciągu nieco ponad 4 ostatnich lat. Może to jest moment na to, żeby uznać, że okej, jest jakaś zmiana pokoleniowa w kadrze, ale może powinniśmy też zacząć spokojnie budować z myślą o kolejnych turniejach. I tutaj no, wszystko się sprowadza do tego, czy pewnie wyjdziemy z grupy, czy nie. No bo nie wiem, czy Czesław Kniewicz jest w stanie przetrwać niewyjście z grupy i dalszą pracę z reprezentacją. Pewnie zależy też, w jakim stylu do tego by ewentualnie miało dojść, bo rozumiem, że po zdobyciu na przykład 4 punktów i po całkiem niezłym zaprezentowaniu się z pomysłem, potrafilibyśmy to zaakceptować. W innym wypadku pewnie będzie o to trudniej. Także no jeszcze czekam z tym momentem, żeby poczuć taki entuzjazm. Na razie się cały czas stopuje i jeśli stawiamy to właśnie na podstawie tych 2 alternatyw, czyli albo dać się ponieść, albo gdzieś tam trzymać się bardzo nisko ziemi, no to ja cały czas trzymam się nisko ziemi. Skandynawska euforia na razie. Tak. Ale wiecie co? Ale nie. Stan, ja tylko dodam. Wiesz o tym, że w Polsce może być już taka negatywna atmosfera, albo ogólnie zła atmosfera po meczu środowym z Chile. Ja się wcale nie zdziwię, jak my dostajemy tam 3. Bo przyjadą... Chile jest bardzo słabej też dyspozycji. Dobrze, tylko ale pamiętaj jedną rzecz. Ludźmi, którzy nie grają. Ale słuchaj, może się zdarzyć, tak? Może. Pamiętaj, że my przed wielkimi imprezami najchętniej zapraszaliśmy Litwę. Tak jest. A to nie, coś mi się wydaje, że Chile troszeczkę lepsze, nawet jak przyjeżdżę sobie rezerwę z parę. Emerytów i rencistów. No tak, ale wiesz jak to jest. Oni nic nie muszą, tak? A wiesz, u nas będzie znowu tak. Jest taki klub, ale w Urugwaju, rentistas. No to akurat nie, to część tego zespołu przyjedzie. Także wiecie, może tak być w środę, bo ja się wcale nie zdziwię, jak dostaniemy, tym bardziej, że wiesz, przeniesienie stadionu. Dobra, nieważne, czy przeniesienie stadionu może zafunkcjonować, ale zdaję sobie sprawę, że Czesław Michniewicz, to co wszyscy już tutaj dokładnie powiedzieli, że taką jedenastkę sobie wymyśli na ten mecz, że w ogóle ona nigdy nie zagra ze sobą kiedykolwiek, nie? Tak może być. Pewnie tak będzie. Robert, zakładając, że jesteś trenerem reprezentacji Polski, a nie pod Beskidzia na przykład, to wówczas spokojnie. Wiedziałem, że się oburzy. Skandynawska euforia. To powiedz, jak byś do tego podszedł w stylu Jerzego Engela i mówiłbyś piłkarzom, że to jest wasz moment, to jest wasza chwila chwały, czy też byś mówił: spokojnie, to tylko jest kolejny mecz, nie możemy Mówisz zwariować. O Chile czy o Meksyku? O Meksyku. O Meksyku. Nie, no to jest niesamowicie ważne spotkanie. Nie wiem, czy aż tak jak trener Engel jest absolutnym specjalistą, w tym tam konsultacje z Bogusławem Wołoszańskim, uderzenie w nuty patriotyczne. Nie wiem, czy to działa, ale to tak było, tak czy nie? Tak było, oczywiście. Było, absolutnie. Nie wiem, czy puściłbym Krzyżaków w tej chwili, czy analizę taktyczną Meksyku. Zastanawiam się, nie wiem, nigdy nie byłem w tych butach. Trener Michniewicz, akurat jeśli o to chodzi, nie wiem, czy jest ktokolwiek w Polsce, jakikolwiek trener, który ma lepszy czujnik tutaj czego użyć. Ja mam wrażenie, że futbol idzie w tą stronę, że indywidualizacja i odpraw, i treningu to jest chyba coś, co może zwyciężyć. Inaczej rozmawia się z Piotrkiem Zielińskim, inaczej rozmawia się z Kamilem Glikiem i chyba w tą stronę trener Michniewicz idzie. Jak obserwuję go w klubach, w jaki sposób to robi, to chyba to jest ta droga, którą nas selekcjoner wybrał. Na pewno odprawa przedmeczowa z uderzeniem w nuty patriotyczne być musi, bo słuchajcie, no reprezentujecie 40 milionów Polaków. Mimo spadku demografii to nadal jest naprawdę spora liczba i ci ludzie czekają i na show, i na to, żeby czuć się dumnymi z biało-czerwonych barw i zobaczyć coś ciekawego, nie przejście obok meczu, tylko wygranie sposobem. Jeśli sposobem, to trener Michniewicz, cieszmy się po meczu. Jestem daleki od pompowania balonika. Tak, ale czy nie jest tak, że my generalnie na Mistrzostwach Świata byliśmy z reguły przemotywowani w tym pierwszym spotkaniu? Ale nie ma czegoś takiego jak słabe umiejętności i przemotywowanie. No, co ci, jesteś super, jesteś Leo Messi, ktoś cię przemotywuje i spęta ci to nogi? Nie. Ale nie myślisz, że na przykład mentalnie ten pierwszy mecz na Mundialu ostatnim przegraliśmy właśnie mentalnie głównie?
Myślę, że mental był problemem, a nie przygotowanie, podejście do spotkania, warunki, w jakich byliśmy, tak jak przed Koreą wielu reprezentantów to mówi, wy o tym wiecie najlepiej. Pamiętamy, że Łukasz Piszczek też mówił, że źle trenowali przed mundialem. No to trzy tygodnie i złego trenowania po prostu. Przyjechali zawodnicy przygotowani. Jeśli źle wyglądasz fizycznie, słabo wyglądasz taktycznie, nie, Krzyżacy nie są w stanie związać ci nóg. No to jest dobry film, polecam. Także tutaj nie ma okresu przygotowawczego. Ja mam wrażenie, że to jest coś, co może być ogromnym argumentem trenera Michniewicza. Kontrargument jest to, że nasi reprezentanci nie grają. Mecz Chile to będzie mecz pewnie Bednarka, to pewnie będzie mecz Glika, to pewnie będzie mecz w środku pola Grześka Krychowiaka. Żurkowskiego, którzy nie grają. Oni muszą dostać paczkę witamin do tego, żeby się rozhuśtać. Mówimy o piłkarzach uzależnionych od sprawności motorycznej. Dla mnie Żurkowski, jeśli gra i trenuje, to jest piłkarz absolutnie na reprezentację. Teraz może tutaj tego zabraknąć. Chile to będzie mecz dla rezerwowych w klubach. Martwi trochę to, że bardzo dużą wagę pokładamy w Kiwiorze. Tak, duża odpowiedzialność. Mówimy, że to dzisiaj jest obrońca numer jeden. Tymczasem on nie przeżywa najlepszych chwil w Serie A. Wiesz co, bo nikt tego nie śledzi. No właśnie, zaczęliśmy pytać ludzi, którzy to śledzą, między innymi Tomka Lipińskiego i Michała Borkowskiego i no, dość solidarnie powiedzieli, że... Nawet upatrują w nim najsłabszego elementu tej defensywy. Dokładnie, i to jest przerażające. Znaczy mówią, że ma dobre mecze, tak zaskakująco dobre mecze, ale też no, to generalnie nie jest jego udana runda i te wielkie kluby się nim interesują, bo to też się nie bierze znikąd, ale trochę interesują się bardziej potencjałem. W zasadzie jego potencjału, a nie tego, jak on dzisiaj się prezentuje. Odbiję wam piłeczkę. Dla mnie po tym mundialu możemy naprawdę przewartościować sposób gry reprezentacji Polski. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Bielik na stoperze. Dla mnie, jako obrońca, który potrafi wyprowadzić piłkę, będzie, nie wiem, poczekamy jeszcze na prawego wahadłowego, potencjalnie takiego, który dobrze gra w piłkę. Kiwior to jest nowocześnie grający stoper. My w tej chwili naszym problemem z grą daleko od bramki, z kreowaniem, jest to, że mamy piłkarzy, którzy są przygotowani do Szwecji, gdzie Bielik wchodził między dwóch obrońców i rozgrywał. I tu liczę na Michniewicza. Mamy Kiwiora, mamy Bielika. Ja docelowo myślę o nim jako kimś, kto nawet z Bednarkiem w środku, jeśli zacznie grać, bo nie wiem, czy Anglia to jest teraz dobre miejsce dla Bednarka, czy za chwilę nie będzie poszukiwania Italii chociażby, czy Serie A z takim doświadczeniem. Piłkarz nieźle rozwinięty taktycznie, może swoje problemy w Anglii ma, ale to jest liga absolutnie top. Tam grają najlepsi piłkarze świata. Co będzie dalej? Ja mam wrażenie, że tą kadrę z innymi personaliami stać na lepszą grę do przodu, bo tak jak my, zestawienie Ligi Narodów chyba o tym świadczy. W tym topie światowym niewiele zespołów gra tak oszczędnie, posiadając piłkę. A wracając do Kiwiora jeszcze na chwilę, ten przykład Walkiewicza jest bardzo wymowny, bo to jest podobna liga i jak sobie przypomnicie ten moment drugiej Ligi Narodów za kadencji Jerzego Brzęczka i ten mecz z Włochami przede wszystkim zremisowany 0-0, to nam już się wydawało, gdzie tam sombrero robił Walkiewicz na boisko i tak dalej, że mamy tego obrońcę na lata, bo chłop gra w Cagliari, tak. Często obok Diego Godina występował. Interesowały się nim wielkie kluby typu Inter i wydawało się to tym czasu, kiedy on do tego wielkiego klubu trafi. Jego charakterystyka jest bardzo podobna, bo choć jest piłkarzem prawonożnym, no to też z dobrym wyprowadzeniem piłki. Jeśli o jakimś polskim obrońcy możemy powiedzieć, że jest nowoczesny, no to o nim właśnie mówiliśmy. I kurczę, wydawało nam się, że to już jest to, że teraz Sebastian Walkiewicz do tego momentu będzie miał na przykład 100 meczów w Serie A i będzie miał, nie wiem, 20 występów w kadrze, a wiemy, jak ta historia się potoczyła. Nie życzę Jakubowi Kiwiorowi, żeby wyglądało to trochę podobnie, żeby troszeczkę zjechał odnośnie tego, co było wcześniej, ale to niestety może się wydarzyć i ta historia Walkiewicza jest taką dość solidną przestrogą. No liczmy cały czas, że będziemy żyli w tej bańce Kiwiora reprezentacyjnego, który no jeszcze w zasadzie nie wykonał takiego fałszywego ruchu, jeśli chodzi o te mecze w reprezentacji Polski, że jest chwalony przez Roberta Lewandowskiego na treningach i tak dalej, ale no, ja byłem optymistą, żyłem sobie w tej bańce, ale i trochę mi smutno, że zostałem z niej wyprowadzony, ale teraz zacząłem... Ale wiecie co, my też troszeczkę jesteśmy niewolnikami tego myślenia o obrońcach. Jest wiele reprezentacji, które w ustawieniu trójką korzystają na pozycjach stoperów ze środkowych pomocników, z wahadłowych, Szkoci, Walijczycy. To nie są nacje, które nam odjechały o lata świetlne. My jesteśmy troszkę niewolnikami tego schematu. Nie, obrońca to ma być Drągal, który musi wyrąbać, wyciąć, wygrać banie i krzyknąć wyjazd. No nie jest tak. Nie, Robert. Konkretnie. U nas konkretnie. Ale tacy też się przydają. Przydają się, Robert, tak. Ale zobaczcie, że w trójce to nie chodzi. Mamy jednego czy dwóch takich. Ale to nie chodzi o to, bo my wiecznie mamy, mi się wydaje, że ja przynajmniej mam pretensje. Znaczy oczywiście nie zawsze do obrońców, bo obrońcy odpowiadają za jakieś tam indywidualne błędy, jak tracimy gole i tak dalej. Przy wyprowadzeniu piłki grasz na tą trójkę środkowych obrońców i mówisz, że jeden potrafi, drugi potrafi, coś tam, trzeci mniej potrafi, ale wyprowadzić. Komu oni mają zagrać w środkowej strefie boiska?
Przecież u nas największy jest ten problem środkowy. Tam w innych reprezentacjach grają w ciemno i ktoś przyjmuje, kiwa sobie i utrzymują się przy piłce. A u nas jest ten problem, tak? Ewentualnie później, co w większości czasów mieliśmy tak. Jak już poszła u nas strata, to Krychowiak żółta, początek meczu. Góralski żółta, czyli środek i ci obrońcy później muszą nadrabiać. Ja wiem, że trochę memiczne to będzie, ale ten Maguire, co jest, to też nie grają. U nas jest niestety, że piłka do bramkarza i nie bardzo chętnie chcemy grać dalej w piłkę pod pressingiem. Są kluby w Polsce, które to potrafią, natomiast niestety w tych klubach, które nam to pokazują, na tych pozycjach mamy niewielką liczbę Polaków. Bielik nie boi się poprosić o piłkę, dlatego ale też mam wrażenie, że jednak Zieliński, jak będzie chciał tą piłkę dostać, to będzie musiał sobie po nią wrócić. Ja nie wiem, czy w tej reprezentacji ja nie widziałbym właśnie nawet na mecz z Meksykiem Zielińskiego bliżej linii obrony, bo my jeśli nie przekażemy, to pierwsze podanie po odbiorze nie będzie celne, to nie będzie tego podania dalej. Nakryją nas czapką. Dla mnie Zieliński takie... Posunąłem się nawet bezczelnie do tego, żeby taką jedenastkę swoją skonstruować. I mam wrażenie, że ten Zieliński z Bielikiem czy z Krychowiakiem przed trójką stoperów, która nie przekracza linii, to może być dobry pomysł. To jaka to jest jedenastka? To jest taka jedenastka, że widziałbym to w ustawieniu trójką obrońców Grieg, Kiwior, Bednarek tutaj do zabezpieczenia. Przed nimi Bielik, Zieliński, Bielik nawet cofający troszkę głębiej. Na bokach z jednej strony Nikola Zalewski, z drugiej strony nawet Skóraś i optymistycznie do przodu to jest Milik. Matikesz, nie? Matikesz, przepraszam. A jakie powiedziałem? Skóraś. Skóraś albo Nikola. I wyżej widzę Milika, Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Odważnie. Obejrzałem Krzyżaków, no żeby tak, było. Tak, nie? Tak. Myślę, że wszystkich przewidywań jedenastki to jest najmniej trafna, jak usłyszałem. Nie, tak. Ciekawe, skąd wiesz, nie? Taka na nich troszeczkę, wiesz? Na wiesz co, taka... Szczerze mówiąc... A dlaczego Milik, a nie Świderski? Bo Milik. Aha, okej. Okay. No a czemu Świderski, a nie Milik? Bo dobrze gra w kadrze? A Milik nieźle gra w klubie. No ale po co to teraz? Dawaj dalej ten stadion. Siślica nam spadnie, musimy Milikiem żonglować. Jak robiliśmy przewodnik kanału sportowego. Patrzę, jaka ofensywa. Milik, Lewandowski, Zieliński, Skóraś. Ale mamy bronić w tym meczu. Wiesz co, dlaczego? Ale dla mnie to jest mecz, który... Zaprośmy ich do siebie. Sześciu. Ale zaprośmy ich dużą liczbą graczy ofensywnych. Robert, ile ty lat bez pracy jesteś już? Proszę? Ile lat bez pracy w klubie? Akurat. Ale dzwoniłeś 2 miesiące temu. Dzwoniłeś 2 miesiące i przyjdź ratuj. Ale po tym, co teraz powiedziałeś, to już nie będę. W końcu spokój. Warto było. Pan tak mówi, a dokładnie taką samą jedenastkę rozpisał do przewodnika. O jest, ale to za Milikiem. I ty przeciwko mnie teraz. Kto powiedz? Nie, tylko był Świderski zamiast Milika. A, daj spokój. Ale to dokładnie... istotna zmiana. A czekaj, czy on może ja nie. Ja bez pracy, on jeszcze... Nie, tam był jeszcze Żurkowski w środku pola, więc nie dokładnie to samo. Ale prawie. Tak, ale no wydaje mi się, że to jest taka jedenastka, którą widziałoby wielu kibiców, bo no troszeczkę przypomina to pomysł na futbol Paulo Souzy, tak który, no, do którego tęsknią też wiesz, kibice. To Mateusz, który się podobał również naszym reprezentantom, przypomnę, to Souza kupił tym pomysłem piłkarzy i tu możecie mówić, marudzić, siwy bajeran, to oczywiście zgadzam się z tym, natomiast ten pomysł reprezentantom pasował. No to jest, myślę, znaczy, ja się zgadzam, nie wiem, ale tym, nie wszystkim, ale tym jedenastym, tym ofensywnym, to tak jak w tej słynnej anegdocie i tobie też, tak? Mnie się wydaje, że to jest świetna jedenastka na eliminację Mistrzostw Europy, na tą grupę, którą mamy, ewentualnie na Mundialu na Arabię Saudyjską. Ale na Meksyk ja bym tak po prostu nie szalał. Nie? To, jakie dysproporcje są w tej kadrze, to pokazuje przykład Milika, że z jednej strony my mówimy, że na środku obrony musimy wystawić zupełnie niegrających piłkarzy po kontuzjach, a tymczasem Milik, zawodnik Juventusu, mam wrażenie, że jednak jako turysta jedzie na ten Mundial. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie stać nas na utratę takiego potencjału, jaki ma Arek. Możecie sobie mówić, że ostatnio nie za mocno. Biorą go wielkie kluby, to jest piłkarz, który w klubie nie zawodzi. Chociaż klub zawodzi, chociaż zespół zawodzi, to tam nie ma znaków zapytania do Milika, tylko drugiego, za którego zapłacili ogromne pieniądze. Nie, ciężko mi sobie wyobrazić, że z takiego potencjału rezygnujemy. Dla mnie tutaj Bielik Krychowiak jest na równym poziomie i Świderski Milik, ale warto by było z takiego gracza skorzystać. Pamiętacie go na wielu pozycjach za różnych selekcjonerów. On zawodzi, jeśli chodzi o może o trafianie. On jest bardzo pożytecznym graczem. To jest piłkarz, który może grać i na dziesiątce, i troszkę obok Roberta Lewandowskiego. Robert nawet mic z tą dziesiątką, bo on nie jest jakimś super dobrym rozgrywającym. Ani są... Wiesz co, ale to jest piłkarz, który troszeczkę za Robertem Lewandowskim może dać ci nawet odbiory. Ale to nie jest, Dominik, to nie jest kulawy facet. Ja właśnie mam trochę wątpliwości a propos tego takiego, bo oni oczywiście za nawałki fenomenalnie współpracowali tak razem. Jest. Tylko to też było tak, że oni jakby grali trochę jako taki
duet napastników i po prostu trochę też narósł taki mit, że Milik jest nie wiadomo jak dobrym rozgrywającym przez to, że ma dobrą technikę uderzenia, dobre strzały z dystansu, ale on na przykład... Ale ja mówię tutaj o płynności, o zmianie ustawienia. Macie ludzi, który, faceta, który nazywa się Szymański. Musisz zostać ten dwóch napastników, tu nie robisz wyrwy, tu robisz pstryk, tak jak to lubi robić trener. Przechodzimy na 3-5-2 i przyklejamy Lewandowskiego i Milika do dwóch stoperów. Moim zdaniem nie było takiego momentu w historii reprezentacji Polski, że duet Milik-Lewandowski wyglądał lepiej niż duet Świderski i Lewandowski. No tak, ale to narodził się ten mit przez to też, że po prostu to był duży turniej, na którym później odnieśliśmy sukces. Więc w tym turnieju ten duet funkcjonował i tam był sukces, a ze Świderskim na razie tego sukcesu ale nie później też było wiele meczów, kiedy ten duet grał i to już nie wyglądało aż tak dobrze. Moim zdaniem trochę od ściany do ściany idziemy z tym duetem tak naprawdę, tak. Bo wydaje mi się, ja że po prostu jestem fanem Świderskiego w kadrze. Uważam, ja też że absolutnie robi, tak. Robi liczby ponad stan. Po ostatnim zgrupowaniu też u mnie się troszeczkę pozmieniało i wydaje mi się, że to Karol Świderski powinien być tą dwójką, ale mówiąc o tym duecie Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski, tak często zaczęliśmy podkreślać, że to jest mit, że zaczęliśmy do tego podchodzić w zasadzie, że to była jakaś kompletnie nieudana współpraca tych. Oni gdzieś wpadali na siebie na boisku, a bo patrzymy na to przez pryzmat w zasadzie tylko podstawowych liczb, czyli ile razy Milik asystował Lewandowskiemu, ile razy Lewandowski asystował Milikowi, a jednak współpracy pomiędzy napastnikami chodzi o też coś innego. Ktoś, nie wiem, wejdzie w strefę, ściągnie na siebie uwagę obrońców, pomoże temu zawodnikowi. Mam wrażenie, że o tym wszystkim zapominamy. Ale to też trzeba dołożyć tą... Tak jak Kowa często pomagał swoim kolegom. Nie, ale stworzył to, Kula Strzelca. Ale to myślenie Czesława Michniewicza, chodzi o taktykę Michniewicza. Dominik wcześniej powiedział, Meksykanie słabo bronią przy stałych fragmentach gry. Kto w Juventusie bardzo dużo bramek strzela po stałych fragmentach gry? No bardzo dużo to. No bardzo dużo, no ale sporo, tak? Głową potrafi wykorzystać. Rennej mu nie uznali w Lidze Mistrzów, która była prawidłowa. Tak. Nie, czy to było w Lidze Włoskiej nawet, już nie pamiętam. W Lidze Włoskiej. Ale z Salernitaną. Tak, ale i kilka razy uderzył tam głową i ten stały fragment gry się potrafi znaleźć. Jeżeli Meksykanie słabo bronią, no nie ma wytłumaczenia, że Milik na przykład, ja już nie mówię, że od początku, no dobrze, ale takiej 60 minuty. Dziękuję bardzo za pierwszą część programu, panowie. Dominik Piechota, Robert Podoliński, Wojciech Kowalczyk, Mateusz Rokuszewski. Po przerwie porozmawiamy jeszcze chwilę o reprezentacji i o Meksyku, ale też o aferze korupcyjnej musimy porozmawiać. Do zobaczenia po przerwie. No i jesteśmy z powrotem. Dominik, powiedz mi jedno. Milik w kadrze Meksyku grałby w pierwszym składzie? Nie grałby raczej, bo... No, chociaż nie, w sumie grałby. Grałby jako pierwszy napastnik teraz prawdopodobnie, no bo też jest duża marka klub Juventus. Chociaż na przykład napastnik Feyenoordu, który jest najlepszym strzelcem Ligi Europy, prawdopodobnie nie pojedzie na ten turniej, będzie 27 wykreślonym. Ale myślę, że grałby, bo tam są duże problemy, więc zostaje przy tej wersji. Że grałby. Grałby, tak. Okay. Meksyk generalnie, tak jak słyszymy, to co jakiś czas tam skreślają jakiegoś jednego topowego piłkarza i do końca nie wiadomo dlaczego. Tak, znaczy dużo tam jest takich dyskusji a propos, generalnie bardzo skwestionowany selekcjoner Tata Martino a propos tych swoich wyborów. No teraz właśnie chce zabrać nawet w 50% gotowego Raula Jimeneza, który nawet miałby na przykład później wejść w kolejnych fazach turnieju, czy dopiero na kolejne mecze, względem właśnie tego Santiago Jimeneza, który strzela coś w Feyenoordzie i sprawdził się w Europie w przeciwieństwie do wielu innych graczy, więc to na przykład denerwuje Meksykanów. Generalnie też sama też obsada tej dziewiątki, o czym też nawet wczoraj mówiliśmy, że to nie jest ich jakaś taka silna pozycja. No, duże ich też kontuzje przede wszystkim dopadły ich i pokiereszowały, no bo nie będzie Jesusa Korony, który pewnie byłby gwiazdą tej reprezentacji. Raul Jimenez nie jest jeszcze w pełni sił, walczy trochę z czasem. Jest oczywiście z zespołem, trenuje, ale też chcą tak do samego końca czekać, czy będą mogli go zgłosić, czy nie. Więc no, to jest trochę takie poleganie też na różnych teoriach. Plan A, plan B, jak mogą to ustawić, ale... No Meksyk, no tak jak też powiedzieliśmy, no bazuje na tych piłkarzach ligowych, którzy pewnie są z takiej półki, nie wiem, średnio wyższej, ale generalnie to też nie są jakieś takie gwiazdy, nad którymi moglibyśmy się zachwycać. Oni co prawda grają regularnie i osiągają jakieś sukcesy w swoich krajowych rozgrywkach, ale to też nie jest tak, że od razu Europa by się o nich zabijała.
No my ze swojej ligi mamy raptem 3 zawodników na 26. To pokazuje trochę, gdzie ta ekstraklasa jest. No ale jest też piłkarz z ekstraklasy w silnej kadrze Serbii, która przez wielu jest typowana do miana czarnego konia turnieju. Oczywiście Filip Mladenowicz nie będzie miał tam wielkich szans na grę, ale już samo znalezienie się w gronie 26 piłkarzy, tak jak wcześniej, nie wiem, znalezienie się przez Josipa Juranowicza w reprezentacji wicemistrzów świata, pokazuje, że też są tutaj jakieś wyjątki, jeśli chodzi o ekstraklasę, tak więc chyba nie ma sensu, żebyśmy się aż tak mocno biczowali. No tak, nie ma sensu do tego, nie róbmy tak, Wojtek? Ale nie, ja tylko dodam, bo z tymi, bo selekcjonerzy ogólnie, tak, jak możemy powiedzieć, Michniewicz kogoś powołał, Tata Martino, nie powołuje tam jakichś nawet dobrych zawodników. Wiesz, że dzisiaj jest taki klub w La Liga z grupy spadkowej Sevilla, która eksportuje 10 chłopów na mundial. No, jakby się pooglądał ją przez ostatnie 3 miesiące, powiedziałbyś, że tam się żaden na mundial nie nadaje, a 10 zawodników okay. wysyłają. Z drużyna spadkowa w lidze hiszpańskiej na dzień dzisiejszy, po 14 kolejkach. Niektórych rezerwowych, bo na przykład dwóch Duńczyków. Ale jedzie 10 piłkarzy z jednego klubu, który gra katastrofalną piłkę. W lidze mistrzów słabiutko, w lidze hiszpańskiej jeszcze gorzej, no jedzie 10 na mundial, bo selekcjonerzy widzą w nich ewentualnie rezerwowego, ale ktoś się przyda, bo ważny klub, ważna liga i tak dalej. I z tymi powołaniami, jakby tak człowiek przejrzał, to ja też czasami się zastanawiam. No może poza Hiszpanią, no to taki mundial dziadków troszeczkę, no bo co byśmy nie mówili, no Hiszpanie. Oczywiście Hiszpania w drugą stronę. Luis Enrique, tak, no, ale zresztą on powiedział, że on jest najlepszym selekcjonerem na świecie według niego, no i koniec, skończyła się dyskusja. I kropka. I zamknął i mówi tak, i koniec. Ale jak popatrzysz na skład Holendrów, to też jest dużo takich bardzo, bardzo młodych i jeszcze nieodkrytych zawodników, ale z tak z wysoko podniesionym czołem Luis Van Gaal mówi o tym, że jadą i mają szansę wygrać to Mistrzostwo Świata. Ja myślę, że dzisiaj patrzymy na te kadry i rzeczywiście jest zmierzch tych wielkich zawodników, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to może być mundial przełomu i narodzić się jakaś gwiazda klasy światowej. Przykładowo, nie wiem, wygrywa mundial reprezentacja Brazylii, jest to mundial Viniciusa, tak, i mówimy, że dochodzi do pewnej zmiany pokoleniowej i dzisiaj to jest piłkarz, nie wiem, trochę niedoceniony ostatnio przez plebiscyt Złotej Piłki, ale z tym już koniec. Dzisiaj będziemy go zaliczać do ścisłej czołówki. To oczywiście jest tylko przykład, bo nie wiem, może to być Bellingham, mogą to być też inni piłkarze. Także no ja się spodziewam właśnie tego, że to może być mundial jakiegoś przełomu. Mam wrażenie, że taki specyficzny weekend się właśnie zaczął, to znaczy weekend odstawiania nogi. Bo teraz... No już wczoraj, jak Christian Wielik na chwilę upadł w meczu Birmingham, no to było takie, jeszcze to był Christian Wielik, tak, to wiemy, jak to się zaczęło i kończy, to myślę, że tam serduszko zabiło szybciej w domu wszystkich osób, które oglądały to spotkanie i rzeczywiście to może być bardzo specyficzny weekend, bo za każdym razem... To może być taki weekend pod tytułem Wszyscy jesteśmy Karimem Benzemą, to znaczy udajemy, że nas coś boli, bo wolimy nie zagrać niż stracić mundial, bo teraz zwykłe stłuczenie nagle może być problemem. 2 tygodnie z głowy. Mogą być rzeczywiście. Powiem wam, że troszeczkę byłem zaskoczony tym meczem wczorajszym Warta Poznań z Stal Mielec. Oszczędzali się, tak? Dlaczego się oszczędzali, nie? Tak, powiem wam troszeczkę... Każdy chce obejrzeć mundial. Przed telewizorem będziesz oglądał z jakąś kontuzją, to bez sensu, tak. Chodzi też o komfort. Ale na przykład Kowal wołał to Sevilla i tam trenerem jest Argentyńczyk Jorge Sampaoli. I on na przykład Argentyńczyków puścił wcześniej, przegrali mecz, ale on ich nie wykorzystał, bo bardziej myślał o narodzie, niż o tak naprawdę o swoim klubie, gdzie pobiera gigantyczną pensję. Ale on wie, jak to jest, ale choćby mógł być trochę obrażony na Argentyńską Federację za to, jak się potoczyły sprawy w 2018 roku, choć z drugiej strony Scaloni, jego były asystent wtedy w kadrze, dzisiaj jest selekcjonerem, to może gdzieś tam po jakimś układzie rzeczywiście, tym bardziej, że chyba Papu Gomez w obliczu kontuzji Lo Celso no, ma spore szanse, żeby zagrać w podstawowym składzie mimo wszystko i wyjść na Polaków i go zobaczymy. No także tutaj też jestem ciekawy, i kto będzie takim największym pechowcem, choć nie, tytuł największego pechowca już jest przyznany. Marco Reus, 6 wielkich imprez, mogły pojechać na 6 wielkich imprez, był na razie na 2, z czego raz to było chyba to Euro 2012, gdzie jeszcze był takim piłkarzem początkującym, a raz ten kompletnie nieudany mundial w Brazylii w 2018 roku, więc trochę go ominęło, przede wszystkim ominął go ten mundial w 2014 roku, kiedy Niemcy zostali mistrzami świata. Nie wiem, czy znajdziemy takiego drugiego pechowca w wielkiej piłce na przestrzeni iluś tam lat, bo jeszcze Verratti był takim mocnym kandydatem, ale skoro wygrał złoto z Włochami na ostatnim Euro, no to chyba go możemy już przestać brać go pod uwagę. Mm-hmm. No w każdym razie z uwagi na to, że ten mundial jest bardzo blisko i trzeba się oszczędzać, to może być weekend dziwnych wyników, ale mogą to nie być tak dziwne wyniki, jak w niskich polskich płynnie ligach. Płynnie przeszedł. Tak! Zobacz, jakie to jest piękne połączenie, jak zrobiłem to z gracją. Niewiarygodne.
Może nie być, nie mogą nie być to tak dziwne wyniki, jak w niższych polskich ligach, gdzie, jak się okazało, panuje, teraz wszyscy mówią po angielsku, match fixing. Kiedyś to było ustawianie meczów. Nie do końca rozumiem, dlaczego przeszliśmy na terminologię angielską. No ale okej, w porządku. Nie chcę być jakiś niedzisiejszy. Mówiliśmy o osteopatii, mówmy patologia po prostu. No. Tak. Lekarz patologii. No, afera trochę międzynarodowa, więc może dlatego, bo to azjatycka gdzieś tam organizacja zwróciła na to uwagę i wydaje się, że to też te wpływy... Azjatycka organizacja, która nielegalnie przyjmuje zakłady na mecze w Polsce. Zwróciła uwagę, że nielegalne rzeczy się dzieją w polskiej piłce. No tak. Czyli złodziej krzyczy, gonić złodzieja. Zastanawiam się, skala tego wszystkiego tak naprawdę, bo wydaje się, że to może być... PZPN tak naprawdę nie był zaskoczony tym, co się wydarzyło. To śledztwo, przynajmniej jeśli wierzyć słowom pana Gilarskiego, czyli rzecznika dyscyplinarnego, trwa od pewnego czasu i wydaje mi się, że no już w przyszłym tygodniu, zgodnie z zapowiedziami, możemy doczekać się pierwszych owoców i ta skala może być zaskakująca również dla nas. Dzisiaj nie do końca zdajemy sobie sprawę, bo wydaje nam się, że to może być kilka osób zaangażowanych, którzy właśnie wykonują tak dziwne dośrodkowania, jak mówił o tym Wojtek. A możemy się celne. Zdziwić. Można, dziwne. Można... Dziwne. Celne. Ale celne to dziwne. Dziwne, ale celne. O ile podanie do przeciwnika uznamy za celne, to bardzo celne nawet bym powiedział. Było to dośrodkowanie słynne w meczu Odry Wodzisław, tak? O ile się nie mylę. Stilon chyba, tak? Nie wiem z kim. Na powiem. Pewno Odry. Tak, on do Odry był. Tak, można było się spodziewać, że piłkarze w niższych ligach... będą na tyle głupi, że zaczną obstawiać własne mecze i można się było spodziewać, że system to momentalnie wykryje i wypluje. To znaczy głupich na świecie nie brakuje. Myślisz, że to jest momentalnie? To jest incydentalne? No. Panowie, to chyba bardzo naiwne myślenie, że odkąd pojawiła się bukmacherka, to piłkarze z niższych lig, którzy w sobotę kończą wesele o 4:00, w niedzielę grają mecz, nie są w stanie czegoś wymyśleć. To bardzo naiwne myślenie. Dla mnie odkąd pojawił się ten problem, gdzie możesz to robić, a myślicie, że tylko dotyczy to niskich lig? Rzeczywiście 4:00, 3:00, 5:00? Piątej nie można wstać, od 4:00 w górę można. Okej. Okay. Wchodzisz w ten niebezpieczny rejon ze swoim klubem. Z utęsknieniem czekam na ten. Ale zobaczcie, no słuchajcie, tam gdzie pojawia się łatwy pieniądz, pojawia się korupcja i pojawiają się ludzie pazerni na pieniądze. To na pewno nie jest czysty sport i tak to... Ale ty sugerujesz, że to jest, że... proceder, który także na poziomie drugiej, pierwszej ligi bądź ekstraklasy a dlaczego ma miejsce, no to co tam gra? Ja myślę, że nie wiem, czy to ma miejsce, ale tu, gdzie pojawiają się łatwe pieniądze, możliwość czegoś takiego, to pojawia się możliwość po prostu korupcji. I tak jest. Kiedyś był hajs pod oponami, dzisiaj jest hajs u bukmachera. Tym bardziej, że jest o tyle łatwiej, że pamiętajmy, że no, na poziomie ekstraklasy masz czy pierwszej ligi zawodników, którzy zmieniają ci klub z sezonu na sezon. Tak? To się nie nadaje. Oni się wszyscy znają. No to już na poziomie trzeciej, czwartej ligi, jak oni mieszkają w jednym województwie i dajmy na to pewnie może nawet w jednej klatce, to nie są w stanie sobie, słuchajcie, no przecież to jest normalne, jak sam nie możesz obstawić z komputera, to przecież a rodzina na święta potrzebuje parę groszy. Rodzina, no. Kumple z osiedla. Przecież pamiętajmy, że ten proceder jednak polega na okradaniu firm bukmacherskich. To nie jest tak, że to firmy bukmacherskie nie, sprzedają, tylko są stroną poszkodowaną. Mam wrażenie, że wielu kibiców gdzieś to umyka po prostu. To jest też tak wielki biznes, jak nawet patrzysz sobie, ile codziennie z tych meczów, sami mówimy, że nigdy takiej specji nie mamy trochę czasu i tak dalej obejrzeć, więc gdzie tym bardziej, nawet jak już spojrzymy na tę skalę, więc tym bardziej rozgrywki jakieś trzecioligowe, gdzie one są interesują ludzi głównie tylko lokalnie, jakby tych meczów, ta skala jest ich tyle i one się odbywają tak często, to jest taki natłok tego wszystkiego, że pewnie często ludzie sobie myślą, że nikt nie jest w stanie tego prześledzić i stąd też takie rzeczy wynikają, gdzie pewnie ktoś chce sobie w ten oczywiście karygodny sposób i obrzydliwy dorobić i szuka właśnie tych sposobów też na oszustwo, no ale też właśnie nie dziwi mnie to absolutnie, że może być to jakaś rzecz masowa, no bo praktycznie jak się gdzieś siedzi w tym świecie, gdzieś było w tych szatniach, no to każdy gdzieś przychodzi i co chwilę tylko no dzielą się tymi na przykład kuponami, typami żyją też tym, więc gdzieś żyjąc tak bardzo w tym świecie, też mogli sobie zwietrzyć jakąś okazję, pomyśleć, jak możemy my też łatwo wykorzystać to. Tak. Że to nie jest kariera, wrażenie, nie mamy na nic wielkiego szansy. Niższe ligi pozwalają dokonać zakładu, kto wygra mecz i niewiele więcej. Natomiast
rzeczywiście kuszące z Ekstraklasa, być może dla zawodników, gdzie możesz postawić, kto dostanie żółtą kartkę, kto pierwszy wybije rzut rożny. Takie zakłady, które koniec końców nie wpływają na końcowy wynik i które dla kibica są niezauważalne. Tak. Ale dla zainteresowanego mogą być żyło złota. I to jest bardzo łatwy sposób. Jeżeli ktoś to robi małą rzeczką, jesteś w stanie ocenić żółtą kartkę, liczbę bramek w danym meczu, jak to się będzie odbywało. No nie jesteś w stanie. Rzut karny. Mało tego, to cię w ogóle nie zajmuje. Kiedyś to było... A ty jako trener miałeś kiedyś czasami podejrzenia, że twoi piłkarze robią dziwne rzeczy? Nie. Nie miałem. Znaczy, też nie myślisz o tym. Nie, wiesz co, ale nie, ty jesteś tak zaabsorbowany tym, że mogą cię spakować w sobotę, że nie jesteś w stanie. Słuchaj, ale na dobrą sprawę... To ty się rozpakowywałeś? Nie, ja ciągle z walizką. No, mam kosmetyczkę w tej lżejszej kieszeni. Niepotrzebne to, bo nie dzwoń więcej. A może być taki moment za chwilę. Znaczy, sam jestem ciekaw, jak to długo potrwa, bo teraz pewnie jakieś dochodzenia tam gdzieś przeczytałem. Pamiętaj, za chwileczkę cały PZPN może 3/4 wyjedzie, nie będzie się na mundial, czyli nie będzie czasu, bo to wiesz, każdy musi tam gdzieś mieć wycieczkę z rodziną i tak dalej. Nie będzie się tym zająć. Czy to jest PZPN, wiesz, czy prokuratura? Bo ja to się zastanawiam. Tak, ale to z jednej strony. Jedno i drugie. A z drugiej strony, nie wiem, wpadli, nie ma czasów, losowanie Pucharu Polski przełożone, a co w sprawie Śląska Wrocław uważacie? Wywalić? Ja bym wywalił. Jest to o tyle kłopotliwa sprawa, że formalnie na tym meczu z Sandecji ze Śląskiem nie było kibiców Śląska Wrocław. Formalnie. Tam nie było sektora gości. Formalnie kibice Śląska Wrocław mieli zakaz wejścia. A weszli, więc kogo wywalić? Ale weszli? Może, nie wiem. No właśnie. Słuchajcie, ale jest policja. No bo Śląsk może powiedzieć, zaraz, my nie znamy tych ludzi. No a czemu ma znać Śląsk Wrocław? Kupili sobie bilety, jakoś weszli. Gdzie jest policja, gdzie są firmy, które zabezpieczają stadion? To kogo wywalić? Ale wyrzuciłby Śląsk rozgrywek teraz? Nie wiem, zastanowiłbym się nad tym. No, natomiast, no nie wiem, no chcesz wejść na stadion, ktoś się tym zajmuje, ktoś odpala racę, to niech policja znajdzie tego i powie, Zdzisław Kowalski odpalił racę, idziesz siedzieć albo nie wejdziesz więcej na stadion. No a kogo dalej? Oczywiście zastrzegam, że wyrzuciłbym tylko i wyłącznie Śląsk za rasizm, bo to jak się nie wyrzuci takiej drużyny, będzie za chwileczkę to samo, czyli będziemy, nie wiem, zawodnicy będą schodzili z boiska, kiedyś miał miejsce tak w Hiszpanii Samuele, to też postanowił sobie pójść. I wiecie, no... I niedokończone. Dzisiaj kogo masz wyrzucić z tego Pucharu Polski, jak rzuty karne zostały? Przecież nie powiesz, że Śląsk awansował, bo prowadził 2-1 w karnych. No jak? A jakim prawem Śląsk Wrocław wygrał na karne? Jak nie strzeliłeś po 5? No to... pytanie też, czy sędzia zachował się zgodnie z procedurami, które powinny być w takich sytuacjach wdrożone. Bardzo zagadkowa się to zrobiła sprawa, bo sędzia oczywiście też chciał jak gdyby zająć stanowisko, troszeczkę się obronić i powiedział tutaj, że piłkarze Sandecji stawiali mu warunki, że albo powtórzy ten rzut karny, albo nie, tak więc to nie było też takie bezwarunkowe zejście z boiska Sandecji. Także no, wydaje mi się, że tutaj no, nie ma innej drogi, jak dokładne prześledzenie wszystkiego, tak co się wydarzyło, bo... Ale koniec końców zamiast to będzie bardzo trudna decyzja do podjęcia. Zamiast wyciągać wnioski na podstawie strzępek tych informacji, bo w pierwszym odruchu myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, mówimy, a wyrzucić Śląsk Wrocław, ukarać za rasizm, bo rasizm jest rzeczą naganną, tak. Ale jak zaczniemy się zgłębiać szczegóły, no to nie jest sprawa tak zero-jedynkowa. No trudno no, spotkać się jeszcze raz i dokończyć serię 11. Ale dokończyć i powtórzyć tamten karny? Tego, to czego chcieli piłkarze? Nie, no. To jest diabelska alternatywa. Spadnie się do nas na karny. Ale słuchajcie, ja tak rzuciłem pomysł, bo wcale się nie dziwię, jak PZPN taki krok podejmie. No to bo przecież... A jak... Nie, no to jest niemożliwe. Ja, no, ale to jeszcze karnego z Portugalii od razu powtórzmy. No nie, tam się odbyło. Sędzia odwiedzał koniec spotkania. Tutaj piłkarze zeszli. Czyli teraz, no ale wyrzuć tą Sandeckię za to, że ich zawodnik został, no nie wiem, w ten sposób co... Wyrzucić oba zespoły i ktoś ma wolny los. No, chyba, że tak najbardziej sprawiedliwe. Tak czy się, gdyby awansowała Sandecja, to niesamowita edycja Pucharu Polski, bo 8 zespołów... Z liczbą klubów ekstraklasy, tak. Tak, w przypadku odpadnięcia Śląska, gdyby do tego doszło, no to mielibyśmy tylko 2 kluby z ekstraklasy, przy czym te kluby z niższych lig to często też nie są czołowe kluby tych niższych lig. To nie jest tak, że nie wiem... No Sandecja to w zasadzie się kompromituje w tym sezonie. No tak. Nie wiem, czy kompromituje, ale... Postawili na Puchar.
Tak, i nagle... Pierwsza droga do pucharu. Tak, i trzeba pamiętać... Tak, ostatnia szansa na grę w europejskiej w tym roku. Trzeba pamiętać o tym, że nie ma rozstawień w tych losowaniach. W zasadzie co rundy jest nowe losowanie i każdy może trafić na każdego. Taki puchar Francji nam się robi. Tak, i teraz wyobraźmy sobie, że Raków wpada na Legię w ćwierćfinale i ten puchar chyba dobrze, że nawet nas... Nie wiem, czy Denis Rakers powiedziałby szkoda. ale to może być naprawdę taki bardzo, bardzo ciekawa edycja i możemy dzięki niej mieć bardzo ciekawego reprezentanta w europejskich pucharach. Gdyby jeszcze było, bo pewnie pojawią się takie głosy, że kogo my wysyłamy do Europy ewentualnie, ale jak wysyłamy czwartą drużynę do Europy, to też różnie bywa. Efekty są te same. Ale po to jest ten turniej. No. Dlaczego nie? To jest fajne. To jest romantyzm futbolu jeszcze. Nie w wydaniu Sandecja się tam romantyzmu absolutnie nie było, była tragedia, ale niech to trwa. Czemu ten malutki ma nie marzyć o tym, żeby grać w Europie? Były takie sygnały, były takie momenty. No Francja jest takim przykładem, to się tak ciężko komentowało. To jest tak kiedyś turniej dzikich drużyn, tam czwartoligowiec jechał na ekstraklasowicza i rzeź była, to się dobrze oglądało. Ale dajmy to piękno futbolu jeszcze troszkę zachować. Nie tylko dla bogatych, ale i dla tych, którzy marzą. No pewnie, już taki finał na Narodowym widzę. Zielona Góra, KKS Kalisz. Ale właśnie z narodowym jest problem. I teraz płynnie przejdziemy do problemów budowlanych? Bardzo dobry pomysł. Ja tylko chciałem powiedzieć, że puchar w Francji to są w ogóle ulubione rozgrywki, bo przecież tam startują też drużyny z innych kontynentów tak naprawdę, bo kolonie francuskie mogą dołączać, więc tam dopiero jest wesoło, jak już wyjazd 15 tysięcy kilometrów. Ale ten romantyzm, to rzeczywiście coś w tym jest, bo do dzisiaj jak Kowal słyszy nazwę Błękitny Stargard, no to już... Ale po co teraz to myśmy w Ostrowie lekko przyszliśmy. Byłem na tym... Robert, mówiłeś, bo Robert, my nie śledzi... mówiłeś, że ktoś ci wypadł, tak? Robert, my nie śledziliśmy wszystkich twoich porażek i my to niechcący tak trafiamy. A ile można czasu na tym spędzić? A jakie niechcący trafiamy. Proszę? Jakie były dobre mecze? A z kim? Ale o kogo pytasz? Twoje. Wiesz co, z Lechem, fantastyczny mecz na Podbeskidziu 4-1. Ale wiecie co, mam wrażenie, że jednak ten system... Derby Krakowa. Brawo. Panowie, to i tak do Wojtka nie wiem, ile wy mieliście okazję przeżyć. Te dwa to już jest więcej niż wy przeżyliście na Murawie. Kropka. Robert, byłem trenerem w jednym meczu. Przepraszam, panie prezesie. Byłem trenerem w jednym meczu, wygraliśmy 9-0 i nie odbierzesz mi tego. I teraz mi nie powiesz, kto cię zwolnił. Trzeba było zostać. Nikt mnie nie zwolnił. Sam odszedłeś. Tak. Zawsze chciałem tak zrobić. Nie ja w Dolkanie tak odszedłem. Wydaje mi się, że ten system z losowaniami jest jednak... fajniejszy, lepszy niż system, który był poprzednio, czyli po różnych stronach drabinki rozstawialiśmy cztery najlepsze kluby ekstraklasy i w zasadzie potem one mogły dopiero te dwa najlepsze spotkać się w finale. Znaczy i tak, te kluby ekstraklasy były troszeczkę uprzywilejowane w tej edycji. Nie wszystkie, ale do pewnego momentu, jeśli zajęłeś odpowiednie miejsce tabeli, no to tam chyba jedną rundę później zaczynałeś te rozgrywki. Ja też jestem za tym, żeby tutaj nie było jakiegoś uprzywilejowania dla tych silniejszych, bo zostawmy jedne takie rozgrywki, gdzie naprawdę wszystko się może wydarzyć i to, że no z jednej strony wielki klub przyjeżdża tam do małej mieściny jest bardzo fajne, ale to jak się spotkają ze sobą Pogoń Szczecin z Rakowem Częstochowa już na tym etapie rozgrywek i grają mecz dla Pogoni, pewnie mecz sezonu, no to też jest atrakcyjne. Podam pucharowy przykład z Argentyny z tego roku, jak się puchar skończył. Było tak, że sprzedali super puchar, czyli między mistrzem a wiadomo zwycięzcą pucharu do Abu Dhabi. Wielkie pieniądze, rekordowy kontrakt, że rozgrywamy super puchar w fenomenalnym stylu. Tylko Puchar Argentyny niespodziewanie wygrało Patronato, malutki klub, który spadł do drugiej ligi. I bo po drodze wygrali z River, z Boca i przestało im to być na rękę wszystkim, bo stwierdzili, że no nie opłaca się to biznesowo, żeby tak zrobić. Więc zmienili narrację w federacji i powiedzieli, że oni sprzedali inny turniej, który sobie wymyślili między tym, kto zdobędzie najwięcej punktów w roku, a mistrzem, czyli Boca. I to Patronato do Abu Dhabi nie pojedzie, tylko rozegra Super Puchar Argentyny normalnie na miejscu. I mówią, nie, no przecież to my nie sprzedaliśmy Super Pucharu, tylko tworzyliśmy nowy Super Puchar, jakby jeszcze inne rozgrywki, więc po prostu nikomu się nie opłacało, żeby wysyłać ten mały klubik do Abu Dhabi i no i trochę ich w ogóle ograbili. No i tu bym to nazwał najstarszym zawodem świata, to jest za hajs robienie z siebie. Po prostu, tak, ale trzeba dodać, że Hiszpanie parę lat temu poszli w ten właśnie angielski system i w to, co mamy w Polsce, tak, że już te pierwsze mecze, kiedyś pamiętamy, Barcelona sama mogła 0-0 zremisować, czy 1-1 rezerwami gdzieś tam, a później na Camp Nou rozwaliła Ogórka z czwartej poziomu rozgrywkowego 5-0 czy 6, nie, powiedzieli, że przejdą dalej. Teraz już wszystkie mecze praktycznie do półfinału jedziesz na wyjazd.
Na sztuczną trawę. No tak. Pamiętasz, przy takiej zimie, co wszystko robi... było na ośrodku Hiszpańskiej Federacji? Tak, tak, bo to tam często komentowałeś. Tak, tak jest. To sport przyjemnie się to oglądało, naprawdę. Dzisiaj startują. Dzisiaj te wszystkie tuzy, Superkowo. Atletico Madrid, Sevilla, Villarreal, te słabe w lidze dzisiaj, tak. Jutro tak, mają pierwszą rundę. Wybijasz ślizgiem, wpadasz w zaspę. Tak, poza tym pierwszą czwórką, która ma super puchar, to dzisiaj puchar Hiszpanii startuje. Uwaga na sensację. Jadą po wioskach, będą jeździć i mogą dzisiaj się kilka drużyn zdziwić, tak jak w Ekstraklasie. Uwaga na sensację i w tym momencie wracamy. Dobra, żartowałem. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Dominik Piechota. Dzięki. Robert, nie martw się tym wszystkim, co mówiliśmy. Nie gniewaj się na... Ja? Tak. Proszę. Naprawdę. Tak? Dziękuję. Jest okej między nami? Jest okej. Wojciech Kowalczyk, dziękuję. Mateusz Rokuszewski. Dziękuję. Do zobaczenia.